Zdrowia, i to szczególnie psychicznego, dla socjalistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Polsce to tak mówili, jak Stalin umarł, że będzie okres socjalizmu z ludzką twarzą. No to przedstawia, co to znaczy socjalizm z ludzką twarzą, nareszcie z ludzką twarzą. Nie będzie zabijania, mordowania, wysyłania do łagrów, ścigania kowców, ścigania ludzi, którzy wrócili z zachodu, ścigania tych, którzy troszeczkę są bogatsi, kułaków i tak dalej, księży, kleru, ludzi, którzy mają rodzinę za granicą. To miał być socjalizm z ludzką twarzą. No teraz w Ameryce jest socjalizm z ludzką mordą, albo ze świńską mordą, no bo wszystkie te czerwone świnie, no to niestety są czerwone świnie, starają się dopaść do koryta i mają niezłe pensje, a wszystko robią to na to, żeby ludzie ich wybierali, tak? Ludzie ich wybierali, no i wydaje mi się, że po prostu jak mają taką miękką dupę, no, mają miękkie serce, no to mają twardą dupę. No i tak to jest, że Kalifornia i Nowy Jork pokazuje nam ten socjalizm z ludzką mordą. Jeżeli oglądaliście, albo popatrzyliście, albo nawet nie patrzyliście na debatę kandydatów na prezydenta ze strony demokratów, no bo nie ma kandydata ze strony republikańskiej, ze strony konserwatywnej, no bo Trump jest prezydentem, no i są dwie kadencje, także w zasadzie nikt normalny ze strony republikanów nie będzie podważał jego kandydatury. No, ludzie, prezydenci w zasadzie albo mają jedną kadencję, albo dwie. No i teraz wychodzi na to, że Trump będzie miał następne 4 lata. Po tym jak 8 lat był czerwony Obama, Clintonowa chciała się dostać. No, Clintonowa czarownica, skorumpowana czarownica, żona Alfonsa i kobieciarza, którego kryła, która likwidowała dużo kobiet, tych, które miały zażalenia do tego, że jej mąż Bill po prostu odwalał niezłe numery. No ale teraz ona nie kandyduje, została wywalona w 2016 roku. Trump został wybrany. No i jest teraz tuzin albo jeszcze więcej kandydatów. No i co jeden to lepszy i to idzie na ostro w stosunku do lewicy. No i oni wychodzą ci kandydaci, mają reprezentować 360 milionów Amerykanów, mają być wybrani powiedzmy przez 120 milionów ludzi, no bo tak było wybrane, 60 milionów tam wybierało Trumpa, 60 milionów wybierało Clintonową. I ogólnie wygrał Trump, czyli oni myślą, że reprezentują 120 milionów ludzi. Przypuszczalnie teraz będzie w 2020 roku będzie no większe ilości ludzi pójdą do urn wyborczych, no ale pójdą i lewacy, i konserwatyści. No i z tej dwunastki po prostu co jeden to lepszy. Tak jest w sumie to dwójka. Joe Biden, który jest staruszek, ma 70 parę lat, i Elizabeth Warren, ona ma 70 lat. Joe Biden był wiceprezydentem przy czerwonym Obamie, to teraz chce być prezydentem. On w polityce jest ponad 50 lat. On wszystko widział, nigdy nie pracował poza polityką. Także to jest typowa taka czerwona świnia przy korycie, robi wszystko, żeby się utrzymać, pływa pomiędzy tymi wszystkimi zamieszaniami politycznymi i się utrzymuje. Po prostu nie da rady go odspawać. Teraz afera była, jego syn Hunter Biden dostawał pensję, bo był w Radzie Nadzorczej ukraińskiej firmy, 50 tysięcy dostawał miesięcznie, dostał 3 miliony razem. Od Chińczyków dostał miliardy dolarów dla firmy
inwestycyjnej, jak mógł dostać miliard dolarów. No okazuje się, że za Obamy zginęło kilkanaście miliardów dolarów z budżetu państwowego i nikt nie wie, co się z tym stało. Dużo ludzi podejrzewa, że sporo tej kasy poszło powiedzmy do Chin i teraz wraca z powrotem. No oni wysłali chyba 900 milionów w gotówce i w złocie do Iranu. Także Obama robił najróżniejsze ciekawe rzeczy, po prostu bandyty z pierwszej klasy. No ale wychodzą ci ludzie i co jeden to lepszy. No Biden troszeczkę po tej aferze z jego synem odpada. Elizabeth Warren, która udawała Indiankę, chyba prawdopodobnie ona będzie kandydatką. No ale ludzie widzą, co się dzieje w Nowym Jorku i w Kalifornii szczególnie. To jest najbardziej tak zwany postępowy, lewica uwielbia się nazywać postępowa, tak? No bo konserwatystów nazywają tych nieumytych ciuli i ciemniaków i zaścianek i tak dalej, a oni ciągle wychodzą, mówią, że jest postęp, w imię postępu to trzeba tamto zrobić i to i tamto, także ten postęp to czym się przejawia? No przejawia się tym, że w Kalifornii przez parę dni, teraz ostatnio, kompania elektryczna i gazowa powyłączała prąd. No dlaczego powyłączała prąd? No dlatego, że Kalifornia zmuszała kompanię, w zasadzie Kalifornia zaskarżyła kompanię elektryczną i gazową o tam setki milionów odszkodowań za to, że były spalenia. Ale co tam się dzieje? Rząd stanowy kazał im robić dużo rzeczy w imieniu środowiska, a nie pozwalał, powiedzmy, wycinać drzew, nie zabierali pieniądze na wymianę kabli, wydawali pieniądze na jakieś idiotyczne rzeczy, które były niezwiązane z przesyłem prądu i bezpieczeństwem i ta firma, która powinna to robić, nie robiła i rząd po prostu tak ingerował, że tam się zrobił techniczny, totalny bałagan i teraz oni jedyną metodą, kiedy nadchodzą ciężkie wiatry, no to oni po prostu wyłączają i mówią, jak te druty będą się szarpały i będą padały na te drzewa, które nam zabroniliście wycinać, no bo tam powinno być kilka metrów wycinania, no to my nie będziemy mieli tam prądu, bo jak druty pozrywa, to bez prądu to nie będzie pożarów, no bo stan ich skarżył za te pożary. Także państwo, stan Kalifornia doprowadził do czegoś takiego. Jest w Los Angeles. W Los Angeles tyfus. Nastąpił tyfus. Są wypadki zachorowań, ciężkie wypadki zachorowań na tyfus. No tyfus to jest coś poważnego, tak? To w cywilizowanym kraju, w czystym kraju nie powinno być tyfusu. W Los Angeles w ratuszu odkryli szczury. No bezdomność w Kalifornii jest po prostu nieprawdopodobna. W Los Angeles wzrosła 16% w zeszłym roku. W San Francisco też tam 16-17%, a w Oakland, w tym Alameda, hrabstwie Alameda, który jest w zasadzie jak jest San Francisco, jest ta rzeka, to z drugiej strony jest Oakland. No to są takie murzyńskie tereny, ale też tam dużo San Francisco dojeżdża, bo to jest tam pół godziny, godzinę, no jak nie ma ruchu, no to tam bezdomność wzrosła 48%. No skąd to się bierze te potężne ilości bezdomnych, no z tego, że cała Ameryka przyjeżdża, cała Ameryka, wszystkie te meneliki, wszyscy ci ludzie, którzy by zamarzli na śmierć w pozostałych, powiedzmy, 49 stanach, no nie wszystkie 49 stanów mają mróz, no ale bardzo dużo tam ściąga. Dlaczego? No bo w 2014 roku był plebiscyt. No i kretyni w Kalifornii w plebiscycie zadecydowali, że zagarnięcie mienia poniżej 950 dolarów to już nie jest przestępstwo, tylko jest przewinienie. No i jeżeli jest przewinienie, czyli ktoś może wejść do sklepu, złapać powiedzmy, no 950 dolarów to jest spora suma już, tak? Czyli może telewizor wynieść, czy
czy komputer. No i w zasadzie policja jak przychodzi, no to mówi, ile to warte jest? No 850. No to oni nawet nie wydają, mandatu, ani nawet nie spisują, no bo oni jak spiszą go, on idzie do więzienia, a sędzia go zaraz wypuszcza. Tak, także to jest po prostu bezprawie, jest dzika afrykańska sytuacja. Te przewinienia po prostu są odpuszczane. I teraz ci Kalifornijczycy, no myślę, że zaczynają się zastanawiać, do czego oni doprowadzili. Do czego oni doprowadzili, że pozwolili tym demokratom, którzy w zasadzie rządzą. Demokraci, socjaliści rządzą Los Angeles, Oakland, San Francisco, a w zasadzie to całą Kalifornią. No ja myślę, że ta Kalifornia to się otrząśnie, że po prostu już nastąpi coś takiego, no pomimo, że tam jest od groma ludzi z Meksyku i z Ameryki Południowej, no bo to są te podobne klimaty, no ale myślę, że te podatki, które oni tam płacą, no bo płacą oni 12-14% stanowych, tak gdzieś indziej są po 7-8, że Kalifornia się jakoś obudzi, no, że nie będzie może tak jak za Reagana, bo Reagan 30 lat temu, można powiedzieć, Kalifornia była konserwatywna, a teraz komuniści, socjaliści, zboczeńcy po prostu doprowadzili, przepraszam, to wszystko do kompletnej ruiny. W Nowym Jorku ci postępowcy, no to też w zasadzie rządzą całym miastem Nowy Jork i tak samo jak i stanem, no bo jest stan, jest dosyć długi ten stan i miasto samo w sobie, to nie jest stolica Waszyngtonu, nie jest stolicą Ameryki, no tam też wariują, tam po prostu pozwalają, nie ścigają takich drobnych kryminalistów, no bo z reguły wszystkie te rzeczy bandyckie, no to są wśród tych bezdomnych, oni tam piją, wszykują sobie i tak dalej, bandy ćpunów i degeneratów. No ale to teraz parę dni temu była taka sytuacja, że jeden wziął metalowym prętem, pozabijał czterech z tych innych bezdomnych, no, a jeszcze jakiś inny chłopak był przed domem swoich dziadków, no to szedł, to po prostu wziął go, uderzył, przewrócił, no i nie ma co z nimi zrobić. Nie są wsadzani, są wypuszczani, no bo postępowi socjaliści w zasadzie mówią, że prawa bezdomnych i psychicznie chorych w zasadzie są większe niż ludzie, innych ludzi, którzy chodzą po ulicy czy po chodniku i którzy płacą podatki. No do tego to się wszystko sprowadziło. Sam stan Nowy Jork to też jest dziwaczny, no bo tam na terenach Nowego Jorku jest strasznie dużo oleju i gazu z tych wykopalin łupkowych. To tam można by było ciężkie pieniądze zrobić, no ale wszystkie te mafie, wszystkie te kliki, wszystkie te bandy środowiskowe, te wegańskie po prostu trzymają tych polityków za twarz i ten podatnik czy ten wyborca nie ma nic do powiedzenia. Można się zastanowić, mieszkańcy czy Kalifornii, czy Nowego Jorku, no tak jak mówią, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, no ale to w sumie demokraci myślą, że cała Ameryka jest taka i będzie spała w tym łóżku. No nie będzie spała pomimo tego, że pompowani są, no to tak jak w TVN, tak w Polsce jest ten TVN antypisowski, no to w Ameryce są MSNBC, CNN, jest większość środków masowego przekazu, no to są super lewacka, super antytrumpowa, pomimo, że 60 milionów ludzi wybrało Trumpa. No i demokraci, socjaliści myślą, że to naprawdę cała Ameryka to chce, żeby ubezpieczenie zdrowotne było uniwersalne i dla wszystkich, czy płacą, czy nie płacą. Wszyscy ci, co na dzień dzisiejszy, którzy pracują, no to oni płacą 400-500 dolarów na miesiąc, a ich
pracodawca płaci około 1600-1800. Także ubezpieczenie zdrowotne, no to jest około 2000 dolarów miesięcznie na każdego pracującego, czyli to jest tam 12 dolarów na godzinę. To jest straszne, straszne sumy. No ale demokraci wychodzą i mówią tak, tak, ubezpieczenie dla wszystkich, co jeszcze zrobimy? Radykalnie podejdziemy do ochrony środowiska, czyli podatki. Podatki będziemy nawalać na super bogatych, no ale wiadomo, że jak będą podatki na super bogatych, no to będą też i na klasę średnią i to wszystko się obniży. Beto O'Rourke, Beto, on się nazywa Robert, ale to sobie zmienił na Roberto, to zmienił sobie imię na Beto, Beto O'Rourke, żeby właśnie do Spaniszy, do wszystkich Spaniszy. No to on już na żywca mówi, on na żywca mówi coś takiego, że będzie konfiskował broń, no i w zasadzie zacznie podatkować kościoły, które sprzeciwiają się dawaniu ślubów homoseksualistom, tak? Także, że to jest stalinowski, po prostu stalinowskie podejście. Oni chcą zamienić kościoły na więzienia i z reguły chcą powsadzać do tych kościołów tych, którzy chodzili do tych kościołów, albo do tych pastorów, albo księży, którzy moralnie mówią, że Sodomia i Gomoria nie jest skazana. Kamala Harris i Cory Booker, to jeden jest taki murzyn, ona jest hinduska, Indianka i urodzona urodzona tu, ale rodzice są z Jamajki, no to oni ogólnie mówią, że w zasadzie muszą być reparacje za niewolnictwo, że wszyscy muszą się złożyć na to, co czarni w zasadzie i brązowi doświadczyli niedobrego, to całe państwo musi być opodatkowane i trzeba im poddawać. Także, że Obama jako lewicowy, no to on był mniej więcej gdzieś tutaj, a cała ta szalona banda komunistów po prostu wychodzi i krzyczy, że co będzie robiła wyborcą. No, wydaje się, że w 2020 roku będzie jednak Trump. Te badania opinii publicznej jednak pokazują, że normalnych w Ameryce jest więcej niż nienormalnych, że normalnych konserwatystów, ludzi, którzy płacą podatki, jeszcze na razie jest więcej tych, którzy chcą wydawać na lewo i prawo cudze pieniądze, ale te wszystkie fantazje tych lewaków po prostu dają do myślenia i dają inspirację młodym, którzy teraz mają 18, 20, 30 lat. Także ci wszyscy młodzi, oni za 4 lata, za 8 lat będą pchali do Wenezueli, tak? Wenezuela padła, ale oni tłumaczą, że Wenezuela nie wiedziała, jak osiągnąć socjalizm. Jak się mówi, rozmawia z tymi młodymi zaślepionymi socjalistami, no to oni mówią, że Sowieci upadli, bo nie wiedzieli, co robić. Polska upadła, bo oni nie robili prawdziwego socjalizmu. Kuba nie robiła prawdziwego socjalizmu. Nikt nie robi prawdziwego socjalizmu, tylko oni zrobią w Ameryce. No, czyli starczy im pieniędzy na 15-20 lat, żeby rozdzielać, żeby doprowadzić do ruiny. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecasz? No, to dziękuję już najbardziej. Pisz opinie, pisz spostrzeżenia, pisz pytania i do następnego codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.